Siemano, ze mną jest Hubert Węska. Siemoneczko, hej. Dredziasty, tak? Tak, tak. Powstałeś z uniwersum kamerzysty. Powstałem, to znaczy. No, jakby zapłodził, tam, tak? Tam można było cię pierwszy raz zobaczyć w internecie, więc jakby zostałeś stworzony, tak? Czy nie? Nie wiem, czy zostałem stworzony, no ale gdzieś tam no, zaczynałem od nagrywania z Łukaszem. No tak. Łukaszem, no. I co stało się później? Bo rozpadł się wasz skład, tak? I co? No i co? No i każdy poszedł w swoją stronę. Jaka jest twoja strona? Moja strona jest, no żyję sam dla siebie, nie wiem, no jestem gdzieś tam osobą, która robi inne rzeczy, które zawsze chciała robić. A co to są inne rzeczy? Zajmuję się muzyką teraz bardziej, no i po prostu prowadzę swoje życie tak. Czyli wypuszczasz jakieś kawałki? Nie wiem, co, wypuszczam kawałki, cały czas działam w mediach społecznościowych, tak samo jak działałem, nic się nie zmieniło. Teraz ruszamy ze streamowaniem. Na TikToku? Na TikToku to już to jest taka dodatkowa rzecz. TikTok to jest taki dodatek ogólnie, ale teraz jest jakby nowy projekt o nazwie Safari. No i generalnie chcę teraz do tego dodać jeszcze streamy na Twitchu. Rozumiem. I co na tym projekcie będzie? No Safari to jest projekt taki bardziej imprezowy. Mieszkamy razem wspólnie w jednym mieszkaniu, robimy imprezy i po prostu to jest bardziej taki content rozrywkowy. A na Twitchu to jest bardziej taki content, żeby mieć lepszy kontakt po prostu z widzami, żeby utrzymywać cały czas z nimi stały kontakt. No i generalnie głównie też będą tam pewnie gry. I osobno wydaję po prostu po nowym roku album. W sensie po nowym roku będzie album, ale pod koniec tego przyszłego roku prawdopodobnie ruszymy z trasą koncertową. Z czego ty się utrzymujesz aktualnie? Z giftów na TikToku czy czego? Nie no, gifty na TikToku to jest taka dodatkowa, rozrywkowa rzecz. Prowadzę po prostu swoją działalność. I co to za działalność? Nie chcę zbyt mówić. Ja się domyślam, a ja. Jakie to są rzeczy, po prostu prowadzę działalność i. No, gastronomiczna, jakaś, nie wiem, techniczna, mechaniczna, nie. Związana. Bardziej to jest odzieżowa wcześniej działalność, teraz to jest wstrzymane. Nie wypuszczam ubrań, nie zarabiam z ubrań już od długiego czasu. Też przez współpracę, która jakby gdzieś tam nie wyszła, nie zarabiałem z ubrań, ale gdzieś tam wcześniej prowadziłem działalność odzieżową. Ale druga działalność jest oparta głównie, no nie chcę zbyt wnikać, ale po prostu prowadzę swoją działalność. Handel ludźmi. Nie mogę powiedzieć, nie mogę powiedzieć. Rozumiem, ale to jest zabroniony czyn, nie? Nie mogę powiedzieć, po prostu. Jesteś dealerem. Nie jestem dealerem, po prostu jakby zajmuję się prowadzeniem różnych firm i jakby nie jest to związane w ogóle z social mediami, po prostu można powiedzieć, że jestem w jakimś stopniu po prostu biznesmenem. Aha, okej. Okay. Dobra, to można teraz to tak najprościej określić, jestem po prostu biznes po prostu. Panie biznesmenie, twoja dziewczyna. Jesteś z nią czy nie? Nie jestem z żadną. Co się stało? Nie mam żadnej dziewczyny. No wiem, ale miałeś jakąś dziewczynę, pamiętam, ona miała dużo kulczyków, nie? O którą pytasz? Taką drzmiecha kulczyk, prawda? Wszystkie miały gdzieś tam jakieś kolczyki w różnych miejscach. No dobra, miejscach. No, ale to tyle miałeś dziewczyn, że nie kojarzysz? No. To było wtedy, kiedy chyba walczyłeś na High League'u. A, to o Nel chodzi pewnie. O Nel, no. No bo z nią jakby najgłośniej było to, że jakby byliśmy razem. Ta, no i każdy i jakby o tym wiedział wtedy. No, i co, Staś i Nel, i co się z Nelą stało? Co się stało z Nel? No rozeszliśmy się w swoje strony, no jakby. Dlaczego? Dużo względów na to. To są ogólnie prywatne sprawy, więc nie wiem, czy chcę o tym mówić. No, ale związek był publiczny. Związek był publiczny i. No, to już nie jest prywatny. No tak, ale ona mi nie robi na szkodę, ani ja jej nie robię na szkodę, więc nie wiem, czy jest sens w ogóle wywlekać cokolwiek, skoro ani ona, ani ja gdzieś tam. Ona próbowała gdzieś tam mnie oczerniać w sumie. Co powiedziała? Po trzech latach jedziemy z nią, w sumie coś tam było. Więc w sumie można by było coś tam kurwa do tego dodać. No nic, została namówiona w ogóle ostatnio przez kogoś bardzo niemiłego pana, żeby nagrała na mnie filmik, gdzie już się rozstaliśmy i nie jesteśmy już dłuższy czas razem, i nagrała ostatnio TikToka na mnie. Gdzieś tam 5 red flagów, coś tam, na które musicie uważać, na mojego chłopaka, coś tam jak byliśmy razem. Nie wiem, kto normalny w ogóle nagrywa takie filmiki, bo ja nie wywlekam różnych rzeczy, które gdzieś tam były kiedyś między nami. Uważam, że to, co było między nami, to było między nami. Ale usunęła po 4 godzinach, także. Ale pisałeś do niej czy sama?
Nie, no napisałem do niej, nie? No, a, no to dlatego usunęła. Może dlatego usunęła, ale napisałem od razu do niej, że wiesz, co ona odpierdala w ogóle, nie? Nie wiem, widzisz, każdy lubi gadać o mnie. Rozumiem. Po prostu tak wychodzi. Z kim byś chciał być w drużynie podczas tego walki? I to jest bardzo trudne pytanie. To jest bardzo trudne pytanie, bardzo ciężkie pytanie. No wylosowałeś Kubę Lasika. Nie mam tu wyboru. Nie wylosowałeś Kubę Lasika. Wylosowałem Kubę Lasika. Jak widzisz swoje szanse? Powiem tak, nie wiem, czy najpierw jemu bym nie zapierdolił, a potem bym walczył z resztą od razu. No chyba nie możesz bić swoich. No nie, dobra, wylosowałem jego, no co, napierdalam się, to co robię, napierdalam się, no bo jak widzisz swoje szanse? Napierdalam się i tyle, no. Zależy ile, kto by był 2 na 2, bo na początku jest 2 no, na 2. Ty jesteś z Lasikiem, a ja jestem z Łukasz Magik, ale jest z Pushbarwerem. No to wlatuję bardziej chyba w... Z kogo wlatujesz, żeby wygrać? No kurwa, w pusza chyba mi się wydaje, bym wleciał najpierw. Co dalej, przepraszam. No bo to jest chyba niemożliwe, żebyście wygrali, prawda? Jeżeli ty byś był z Lasikiem, a jest Push Barber z Łukaszem Magikalem. Wtedy chyba bym musiał wlecieć w pusza. Nie wiem, co byś musiał zrobić, żeby wygrać. Nie wiem. Ale nie poczekaj, z kim byś chciał być w drużynie? No albo z Push Barberem, albo właśnie z Magikalem. A Łukasz Magikalem nie umie parteru, nie? On bardziej stójka. A tutaj jest na zasadach MMA. Byle, żebym mieli siłę w rękach, ja generalnie jestem przygotowany, moje przygotowania wyglądają tak, jak ja bym się przygotowywał na po prostu przynajmniej dwóch zawodników. Ciężej się inaczej przygotowywać na pięciu, sześciu, siedmiu, no bo trening to jest trening, no pewnych rzeczy się nie przeskoczy. Tyle, ile mogę zrobić, to zrobię. Tak jak się mogę przygotować, tak się przygotowuję po prostu. To też nie ode mnie do końca zależy. No co, no... No, ja nigdy na treningach nie robię tak, że na przykład sobie w głowie myślę, że a będzie na przykład łatwiej i idę na skróty, tylko po prostu przygotowuję się tak, jak ja bym się miał z nimi wszystkimi po prostu napierdalać i tyle, nie? Rozumiem. No dobra, no to co, czekamy na twoje projekty, czekamy na twoją muzykę. Tak, będzie trasa, będą dwa albumy po nowym roku na pewno będą, Trap Flipu i dodatkowa epka taka ode mnie podsumowująca ogólnie moją całą w ogóle muzyczną jakby gdzieś tam drogę. Ona pewnie będzie trasa koncertowa pod koniec roku, epka na pewno będzie taką kropką nad i tej całej mojej twórczości przez ostatni czas. No i wydaje mi się, że to będzie... Będzie jakiś tekst w środku Umrzesz Synu? Może coś być. Wydaje mi się, że muszę wydać gdzieś taką podobną piosenkę i wydaje mi się, że tą piosenkę też pewnie nie każdy by czekał na koncertach, że wszyscy by przyszli tylko, żeby usłyszeć Umrzesz Synu, i wszyscy tam, wiesz, pod sceną. Myślę, że to było bardzo zabawne i myślę, że na pewno każdy by chciał na coś takiego przyjść. No dobra, także... mam jeszcze do ciebie prośbę na koniec. Czy mógłbyś zrobić jakiś popierdolony okrzyk, wykrzyk do kamery na koniec widzów na pożegnanie? Nie chcę brzmieć jak Daro Lew, bo to było strasznie słabe z mojej strony i takie pozerskie bardzo, bo on umie tylko ła robić, on nic poza tym nie umie. To jest taki człowiek, który potrafi tylko robić łanie. Czyli atakujesz Daro Lwa, tak? No, znaczy są pewni ludzie w ogóle, którzy się sami atakują jakby swoim zachowaniem, nie? Nie wiem, no ja mogę powiedzieć, że większość, połowa ludzi w ogóle w internecie to są po prostu debile moim zdaniem i tyle, nie? Ale nie lubisz Daro Lwa, czy lubisz? No debil, no co mam więcej powiedzieć. No tak samo jak reszta dużo ludzi innych, jakby ktoś mógłbyś mi na przykład wymienić kogoś, to ja bym ci mógł powiedzieć, czy debil, czy nie debil. A nie obawiasz się, że Daro Lew się wkurwi i cię znokautuje, jak cię spotka gdzieś? Nie, no się często boję się cały. Okay. No co, robimy opoznanie? Ja wiem, na co oni mogą czekać. Szka, 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 szka! Dzięki. Dobra. Elo.